Dobrze, zaczynamy film. Dzień dobry, moje uwagi odnośnie jakiejś buddyjskiej... odnośnie buddyjskiej świątyni. No ładnie jest. Ale zaraz będzie pierwsza uwaga, bo oczywiście jestem z kraju, w którym nic nie może być idealnie. O, proszę zobaczyć. Palmy. Pan nam opowiada, także wszystko rozumiemy. Ale fajne ptaszory. No to jest ładne, okej. Okay. To jest jakiś bardzo duży kompleks. Znaczy nie kompleks świątyni, tylko świątynia. Ale jak wyjdziemy z tych krzaków... Ludzie chcieliby pozwiedzać w ciszy i w spokoju. To idź 2 metry przodem. Chodzi mi o to, że schodów jest bardzo dużo i nie ma żadnej windy. Jak ja bym budował kościół i chciałbym, żeby wierni do niego przychodzili, to bym pobudował trochę niżej. Znaczy, a nie 1000 schodów. Przecież tu nikomu się nie powinno chcieć przychodzić. A jednak wchodzisz. No dobrze, no bo jestem turystą, dlatego te świątynie może pozamykać. Znaczy takie są trochę zdewastowane, nieodmalowane, bo tutaj jest za wysoko. Co Kasia o tym sądzisz? Nadal jestem za ciszą i za spokojem. Aha. To weź teraz te dzwony. Kawa. A ja zaraz będę. No, tylko chcę pokazać, o co mi chodzi z tymi schodami. Że to nie jest takie coś, co ja sobie wymyśliłem, bo weszliśmy na jakieś tam jedne schody. Cisza i spokój. A tu są następne schody. Gdzieś to tam się włazi. No dobra, kończę nagrywanie. Natomiast tak, no moja uwaga jest taka, że gdybym chciał zachęcić wiernych do wchodzenia do jakiegoś tam mojego kościoła, projektowałbym go z mniejszą ilością stopni. No, cudownie. Tak jest.